Hej, hej, dzień dobry dzielni wikingowie, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Valhalla. I ostatnio udało nam się zawrzeć pokój. Ja, na jak długo? Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie musimy porozmawiać z Siolbertem. Mam dziwne wrażenie, że może go tutaj nie być, ale miejmy dobre nadzieje w tym, że faktycznie gdzieś tutaj sobie siedzi i my mu przekażemy teraz dobre wieści. Chociaż jakby siedział, to by uczestniczył w rozmowach. On miał iść zapolować na dzika. No właśnie. Kto może wiedzieć, gdzie on jest? Ja już mówiłem, że to jest taki... Że to jest taki motyw trochę z Gry o Tron. Tam też Robert Baratheon poszedł zapolować na dzika. Have you seen him? I umarł. Last I saw, he was sharpening arrowheads. Grocy strzały. A tamten może coś wiedzieć, bo on jest jakoś tak podświetlony. Hey, Eivor. Have you seen Chelbert? My brother saw him last. No, ale śpi. Drunk as a mackerel, isn't he? Celebrating the peace. Got started early. Wake up. Huh? Where is Chaelbert? Chaelbert? Did none of you see Chaelbert? Only him, Drenger. You will have to wait until he sleeps it off. Oj, 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 oj. Kurde, wygraj w pyskówkach. Aj, brakuje mi jednego poziomu. Pyskówka. How long before he's fit to speak, would you say? A few hours should do it. Unless you find another way to rouse him. Must be some way I can wake this drunk. No to dawać go do wody. Jasne. Czekajcie, gdzie jest to? Wiem, że tak się nie powinno robić i nie próbujcie tego... Nie próbujcie tego w domu, ale można go wrzucić do wody. Zobaczymy, co na to powie. Ale nie kładź go, tylko kurde go wrzuć. No, gdzie jest Siobert? No, halo. Nice nap. That's a low thing to do to a man. I am looking for Chaelbert. The soft Saxon boy? The next elderman, yes. Said he was going hunting to bring back a feast for Ivar and the rest. I know he went hunting, but where? Round the mouth of a cave nearby. Follow the stream up the mountain. South of here. That's enough to go on. W górę strumienie na południe stąd. O kurde, czuję, że będzie faktycznie powtórka z rozrywki, jeśli chodzi o Grę o Tron. Niedobrze. Może go coś tam rozpłatać, albo mógł ktoś, dajmy na to, na niego zapolować z przeciwników, bo dziwnie szybko zawarliśmy ten pokój. Naprawdę, dziwnie szybko to wszystko przeszło, bez większego problemu, bez echa. Oho, wysoko. Albo zginął od zwierzęcia, albo zginął od przeciwnika, albo został po prostu ranny. Może śmiertelnie, nie wiadomo, zobaczymy. Ale przewiduję. To chyba ciężkie do przewidzenia nie jest. Mhm, jest jakaś jaskinia. I wilki. A dobra, wilk sobie poszedł. What happened here? This doesn't look good. Krew. I jeszcze głębiej w jaskinie.
mógł go coś zaciągnąć. Jeszcze więcej krwi. Łuk. Okej. Polował na wilki, z tego co widzę. Coś jest? Nie. No, jedziemy dalej. Strasznie dużo to jaskini. No gdzie? O, oh shit, jakiś wilk alfa? Dobra, mamy to. Fucking wolves, ale kurde, wilczą paszczą się zowiesz. Dobra, mamy cię. Pięknie. Gdzie jest Siobert? To można przesunąć. Dobra. Kolejna krew, ale to mi jak... No nie mówcie, że zgi... Naprawdę? Porobiły go wilki? Nie, to jest mie... Sztylet! Jailbert, you live. I... Stay quiet. You're badly hurt. Nie wyciągać. A dragon on the hilt. Gods, the Briton crest. Keep breathing, boy. You haven't got long. I will take you back to say your goodbyes. Czyli jednak pułapka. I can get you to the others. I'll go easy. Czyli jednak pułapka. Możemy stąd jakoś wyjść tak normalnie? Tkanina. Nie, 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 kładź go! Kurde, no co ty to? Zabierz go, dobra, najpierw przeszukamy sobie tutaj rzeczy. Musimy chyba wrócić tak, taką samą drogą jak przyszliśmy, tylko że tam przez niektóre miejsca to musieliśmy przeskakiwać. I się... przyciskać. Dobra, no wracajmy tą samą drogą. Przynajmniej będziemy wiedzieć, że jest w miarę bezpiecznie. Aha. Tu już widzę, że trzeba tędy. Tędy. Przeciśniemy się z nim? No nie przyciśniemy się. A, dobra, widzę. A, zmyślnie to zrobili, nie? I spadamy, tylko nie rozwaliłem tego jednego... tego wilka na samym początku. Mam nadzieję, że nam nie będzie przeszkadzał. Idź, 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 idź. Hush, Jailbert. We'll soon be among friends. No idź, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Jak nas jeszcze wilki dojadą tutaj na zewnątrz, to będzie trochę lipa. Tam jakiś jest chyba. Dał się kurde skubaniec ten zaskoczyć. Taka persona w zasadzie nie powinna chodzić bez żadnej obstawy, bez ochrony. Świat jest pełen takich podstępnych szumowin, żeby tylko wbić mu kosy w plecy. Powiedział to asasyn skarczący czasami na ludzi z ukrytym ostrzem z wysokości. Pytanie tylko, kto zajmie teraz jego miejsce. Raczej z sojuszu nici. A Ivar tylko chyba się jeszcze bardziej wścieknie, bo lubił tego młodego. Eivor, what happened? No. No! You foolish boy, what did you do? I found him deep in a cave, beset by wolves. Ivar. Easy boy, easy. Ivar.
Get me an axe, right fucking now! Ivar, he's gone. An axe! His god will take him as he is, axe or not. Go, dear god, boy. And I will sing for you in Valhalla. This was no wolf. Tell me what happened. The Britons did this. I found this blade in his chest. The Britons' dagger. Rodri! But why? You murdered his brother. Did you think he would let that lie so easily? I told you he was a trickster. Peace was never his goal. He takes blood for blood. Bishop Daolov, over here. The walls of his fortress will not protect him. I will sheath this dagger into his lungs. We must move fast then. Attack before Rodri can revel in his trick. No mercy this time, Wolfkist. You spared that wet turd Leofrith. We will not spare Rodri. I swear. Lord above, what's happened? Chaelbert! Murdered. May the Lord who frees you from sin save you and raise you up. Send the boy's body to his father. You'll want a Christian burial. Lady Angharad said Rodri is holed up in Calstow Castle. That may have been a lie or a tiny slip. Either way, we should find out. There is a spot near the fortress to set up camp. We will scout it together. A good plan. Lecimy. We go now. Oj, powiem wam szczerze, że też polubiłem. Też polubiłem tego młodego. Także bardzo chętnie zatopię swój miecz, topór, sztylet. W każdej części jego ciała. Po kilka razy. Co za gnoje. Lecimy? A to niedaleko powinno być, tak? Za Ivarem. No i ci Ivar, bo kurde nie mamy czasu. Dwa punkty umiejętności, świetnie. Mount up and follow me. There's work to be done. Czyli cztery łącznie, tak? Konie? No to jest kon. I should have known he would come for the weakest of us. You opened a bloody wound when you killed Rodri's brother. Prawda? Anything worth doing must be paid for in blood. Trochę to też twoja wina, nie? To, że się nie umiałeś pohamować i zabiłeś mu brata. Quadford, you told me Rodri gave you that scar on your face. Is it a story worth telling? If not worth telling, it is worth remembering. Years ago, I was headed back from the Western Isle. They have got fighters there. I had taken a bit of a beating, put me in a surly mood. I wanted blood and silver, nothing more. So me and my Drangir sailing along the coast of Camry, see a nice spot for landing, covered in mist. We drag our ships ashore. And just then, a cry came from atop a hillock. The troll cursed Britons. The fog clears a bit. And there they are. All lined up. The biggest one calls out. I am Rodri, king of this land. That means shit to me. I scream back. I give my boys a nod. And we raise up our axes and charge before they take a breath. We have the numbers. But the Britons, clever. It's marshland. The bog catches our boots, sucks us to a standstill. One by one. Rodri cuts us to bits. He gets to me, lays his blade at my cheek, and gives me this nick. Leave this land and give your people fair warning, he says. Tell them King Rodri gave you that cut. Hen shit, I say. Rodri laughs and lets me go. Czy pokonał kiedyś? Son of Ragnar, killer of kings. Conqueror of England and the Western Isle. You have lived a saga worth 10. That I have. Czyli w takim razie musisz zabić kolejnego króla. To też poniekąd rewanż
zemsta. No. That sweat sopped slug is just beyond those walls. Nie bez powodu chcesz jego dla siebie. By a dragon, my itching ass. He'll meet one all right. Send a message to your men. We can build a camp here and lay plans for a surprise attack. No kurde, zaskoczenie, jak oni kurde są na jakichś skałach. Jakim cudem wy chcecie zrobić zaskoczenie? Czy wspinać? Czy ja się mogę wspinać? Mogę nawet go zajść od tyłu i gdzieś tam wbić. Sztylet. Ivar's men waste no time. They're eager to pay out our revenge. Nie no, jak najbardziej. Pełen zapas amunicji, pełen zapas też tych racji żywnościowych. Więc nie ma sensu tutaj jakby też szukać niektórych rzeczy. Wydaje mi się, że też jest. I am ready. What in the name of Loki have you done? Golden dragon to help me slay Rodri. Now what say you, Wolkist? Are you ready for war? No jasne, że tak. Let's have at it. It is a good day to die. The gate looks to be well defended. My men are loading a cart with cauldrons of oil. We will blast right through that fucking gate. Oj tak, byniu. Jeszcze tak chyba nie robiliśmy, zawsze był jakiś taran. Chociaż nie, w zasadzie rozwalaliśmy mury i bramę. Wtedy na statku. Wlecieliśmy statkiem w mury. Zobaczymy, jak teraz wyjdzie. Byle to wcześniej tylko nie eksplodowało. Choć raz by mi dali taką opcję, żebym się zakradł do tego jakiegoś króla, czy jakiegoś władcy i mu wbił kosę pod żebra. Tak totalnie, legalnie, po asasyńsku. Rodri! Show yourself! I am here, boneless Ragnarsson. How is it you come in force when our peace has been concluded? Do not mock us, whore son! You splattered blood on our peace with the butchery of young Chalbert! Speak what nonsense you please, Dane. If you mean war, our defenses are sure. Gaze upon my face, King of Crowfood, and meet the dragon that will devour you! I see a spent old man playing at serpents. Enough talking, Ivar. Bring the oil cart and set the fires! When I am done with Rodri, I will tear the fat from his shanks and use it to fry our bread. Nie no, w sumie to może być trochę obrzydliwe, ale... Zamek Kaustow. No lecimy, panowie. Podprowadź wóz pod bramę. Czy my możemy jakoś pomóc? A ci wyleźli. No dobra. Oj. Depcz. Okej. No, na szczęście mi się udało uniknąć. Pięknie. Lecimy dalej. Strasznie są celni. Ci łucznicy. O kurde. Patrzcie, co za mędy, no. Już? Skończyliście? No. No a swoich oczywiście nie biją, nie? Bo czemu? No jak? Podpalaj, spoko, już lecę. A, czekaj.
Mogę tak podpalić? O właśnie. O, ale dupy, ale dupy. Chociaż nie, czekajcie. Czy ja nie muszę tego zrobić tak? No jasne, że tak. Proszę bardzo. Ale walnie! Yeah, baby! Wchodzimy do środka. Może wsadzić dzbany z oliwą i w ten sposób wyłamać bramę. No jasne, że tak. To musimy najpierw tam dojść. Dzbany. Ale to z drugiej strony chyba, co? No, musimy wyleźć na górę. Mają kuszników? Nie. Na dół. Pięknie. Złaźmy stąd. Złaź. Puść. O ty kurde gnolcu. Otwórz. Zapraszam wszystkich do środeczka. Gdzie teraz? Trzeba je ogniwa, aby opuścić most. Czekajcie, opuścić most. A, dobra, już widzę. Ale to musimy w takim razie... Jak się wysypali. Musimy w takim razie dobrą pozycję sobie ustawić. Do tego. Najlepiej chyba tędy, właśnie na murach. Tu mamy ogarnięte. Dzień dobry panom. O kurde. Uja. No co za mędy. Ty odrzucił tarczę? Co on głupi? Dobra, i z drugiej strony też możemy to odpalić. Jest. O. No. Dobra, spadam stąd. Myk. I bym się tutaj jeszcze pożywił. Świetnie. Dwa razy prowiant. Dużo tutaj tego prowiantu. No. Kurde, uciekł. Ty, jak tutaj wyskoczył jeszcze kumpel jeden jego. No chodź. A może byś tak chciał spaść? Jęki! Ibar, razem to załatwimy. I teraz spadnie. Albo ja spadnę. Dzień dobry, panowie nam przeszkadzają trochę, wiecie? Syk. Co ty tam dupisz? Szczeźnij, frajerze. Bywasz. Hej, i co, myślałeś, że cię obronią? You make a pitiful dragon. A nie mogłeś w głowę? I masz swojego smoka. Bastard kicked me in the liver. I need some fresh air. Ciebie jest w ogóle totalnie. Przekozak, nie? No ale nie zabijecie go, nie wiem, nie odetniecie mu nogi, ręki, coś tam, rozpłatacie brzuch, będziecie obrywać paznokcie, nie?
Za to, że był takim dzbanem i gburem. Chociażby za to, ale też przy okazji za to, że prawdopodobnie przyczynił się do zabicia Cialberta. Bo to za to też by mu się należało, oczywiście. No i za twoją szramę na twarzy. Rozumiem, za dużo. He's not dead. No. I have something else planned. Spectacle, remember? He's nothing now but a sad sack of flesh. Kill him and be done with it. Oh no. This will be good. I have something specific in mind. A place and a method. Come. No, powiem szczerze, chętnie to zobaczy. Let's get this over with. Load this lump of lard onto your horse and we will go. Take care he stays alive. Aha, to ja mam go kurde nosić. Czekajcie, coś tutaj mi ładnie. A to z drugiej strony jest. Kiedyś trzeba będzie tutaj przyjść. A, pozamykane, czyli trzeba będzie jakoś tam dostać kiedyś. Ale zaraz już ten zamek już jest nasz. Więc możemy sobie chodzić. A view, one fit for a dying king. There's no need for spectacle, Ivar. Did the man die? No, no, no. He must die with style. Tak, musi ze stylem. No, świetnie. Ja mogę go położyć? Tak. Nie? No to zapraszam, gdzie? Jeśli tu ma być jakiś szczyt, to wydaje mi się, że no, może to być tamten na przykład. Jakiś taki górujący nad tym wszystkim. How are you doing, dear king? Stay with us. You must not miss what is coming. Patataj, 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 patataj. Jak wszyscy się radują pięknie. No Ivar, chodź, chodź. Bo on wcześniej zginie, znaczy umrze. King Osbard, King Edmund and now King Roderick. No to czwarty król. Who else can claim such a string of victories? Just finish. It is not my place to interfere in this feud. No, nie mogę się mieszać, a jednak, kurczę, niesiemy jego truchło prawie, na koniu, czy wieziemy. Więc w jakimś tam stopniu się pomieszaliśmy. Chyba, że o, i z tego miejsca będzie patrzył pewnie na swój zamek. Does he breathe still? Barely. Rodri, are you listening? For years I wore this scar with shame. Nicked by a Briton and left alive. I tried to cover it with a beard, a cloak. But as your fame grew, I began to beam with pride. A king gave me this mark. What say you to this, Rodri? Huh? Speak up, you old bag of sweat and grease. Malinki, super. Prawie full. Jezus Maria, nawet nie wiedziałem, że to jest taka ta. Taka ścieżka na sam szczyt. Ja się wdrapywałem gdzieś tam po zboczu. Już? Okej, okay, dosiądź, nie. Cyk. Idę. Ale w zasadzie to jest twoje zwycięstwo i twoje trofeum. Dlaczego ja mam go nosić? I to jeszcze kobieta. Goddammit. Czyli mam wrażenie, że Ivar akurat nie zwraca uwagi na to, czy ktoś jest kobietą, czy nie. Hold him up there to the top and keep him breathing. No chyba nie. Finish this quickly, Ivar. See here? A hungry blade. Now comes the dragon to feed on his favorite meal. The blood eagle. Ivar, is this... The birth of a blood eagle is a sight to behold, my friend. First,
I slice the length of your spine. That is a Norseman. The true essence of old heroes. The Blood Eagle has no true meaning for Ivar. He's doing it simply to take pleasure in suffering. Now, I pull back the flesh. The method will always outlive the meaning. Few in time will care why this man died. But the how, that is a song for the ages. Już zabiłeś go? The fog between good and evil grows thick over time, but glory never fades. There is nothing glorious here. Life is not pretty. It is a bloody fight. Out come the lungs, and we spread them like wings. All of Mercia can see him now. I've seen enough. We are not finished, Eivor. This saga we have written together, it needs an ending. Here and now. It is ended, Ivar. I'm done with this place. A fight to the death. You and me. Co? If I win, I am the greatest Vikinger who ever lived. If I lose, what a tale you have to tell. You are battle drunk, Ivar. Goodbye. Poor Jailbert. He barely said a word. When? I pushed that dragon dagger into his heart. No. Just a soft little squeal. Then, nothing. You sick fucking backrot! The things a man must do. The trials one must face. The friends one must betray. To achieve one's destiny. And become King Killer forevermore. Traitor! Jailbert was... Like a son to me! Yes! Yes! So fight me, Wolfkist, to a glorious death! So such... O ty kurde, Franco. To fight high above the world. Valhalla awaits. Ty kurde. We are only warming up. How good will it feel when all is afire? Bleed like Jailbert! Ja ci dam bleed like Jailbert. Ja ci kurde dam bleed like Jailbert. Have you no sense of menace? When I stabbed Guria, you winced. You cower in the face of sudden drama. Ty, ale nie rzucaj mnie. Co tu się dzieje? No, halo. No, halo. What the? Czekajcie, coś się... Nie mogę go w ogóle zaatakować. Nie mogę w ogóle R2 nacisnąć. The fuck? No właśnie, na górę! Ej, coś tu się odwaliło. No. No właśnie, na górę! Jezus Maria, ty jesteś niepoważna! Jaki masz problem? Dobra, tu mogę bić normalnie. Calm down, Eivor! I have only begun to enjoy this!
in my younger days, you would be dead by now. Ty, no bo jeszcze raz mnie zrzuci, żeby nie trochę lipa. Au, ty! No chyba sobie jaja robisz. No teraz już mnie nie będziesz miał gdzie zrzucić. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Ty, ale jak to? Ty, jak mnie... Gość mnie zrobił za błazna. Nie. Oj, nie, byczku. Co? Jak pomów? W trakcie walki? Są głupi? Or is the coward in Helheim weeping tears of ice? O! What the? Jaki ty jesteś? Ty franco, ty! Przebrzydła, perfidna! Wreszcie. Jaki w ogóle frajer tchórzliwy. My long road ends. The Valkyries approach. My axe, Eivor. W dupę się pocałuj. Hand me my weapon. Odmów Ivaru wstępu do Valhalli. Niech się wali. Eivor! Give it here! Nie! To Helheim with you. Ty podstępny psie! Będziesz się smażył w piekle. Pytanie, czy... Znaczy, wydaje mi się, że faktycznie zabił Cialberta. Jeszcze mógł nas, wiecie, sprowokować do tego, że powiedział, że to on, a tak naprawdę nie on. Wiele on mówił, nie? A jeszcze więcej robił. Więc... Masakra. Carry the body to Quartford. We'll say our goodbyes there. And send a message to Abba. Tell him his brother is dead. No, ciekawe kto go zabił, nie? Będzie pytał. Pomów z Derlafem, ale to już następnym razem, słuchajcie. To już następnym razem. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i widzimy się... Już jutro w kolejnym odcinku. Zapraszam serdecznie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.